W tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce na trasie między Środą Wielkopolską a Zaniemyślem, doszło do dramatycznego wypadku. W miejscowości Brzostek 28 maja 2021 roku pijany kierowca Nissana stracił kontrolę nad pojazdem podczas manewru wyprzedzania, co skutkowało dachowaniem auta. Mężczyzna ten wyszedł z wraku własnymi siłami, jednak gdy uświadomił sobie rozmiar tragedii, chwycił się za głowę. W wypadku zginął 41-letni pasażer pojazdu, a kierowca, który miał 1,7 promila alkoholu we krwi, został zatrzymany. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez innego kierowcę, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Nagranie to zostało opublikowane w internecie, a świadek bezpośredni wypowiedział się, nazywając to wydarzenie przestrogą dla wszystkich korzystających z tej niebezpiecznej trasy. Ostrzegł, że to kolejna osoba, która straciła życie na tej drodze, podkreślając, że zmarł 41-letni mężczyzna będący pasażerem pojazdu, a kierowca był pod wpływem alkoholu. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z historiami służb mundurowych. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.